Hej, czołem, dzisiaj pogoda taktyczna, czyli trochę wieje, trochę pada, no ale to nie powinno w żadnej mierze przeszkadzać temu, żeby troszkę poćwiczyć, gdzieś może wyjść sobie pobiegać. A dzisiaj dwa tematy. Pierwszy temat to moja propozycja odnośnie rozgrzewki przed bieganiem, przed joggingiem czy przed porannym rozruchem fizycznym. W wojsku często ten aspekt jest pomijany, ponieważ nie ma na to czasu. Kapral zwali tam z wyra żołnierza i od razu na zbióreczkę w prawo zwrot i wszyscy cisną. Nie jest to może najmądrzejsze rozwiązanie, ponieważ dużo kontuzji może się pojawić, zwłaszcza jeżeli ktoś ma już, załóżmy, tam po 30 jest. Także tutaj już trzeba więcej dbać o zdrowie. A jeżeli tam 20, 25, czy tam do 30 lat, to raczej te kontuzje rzadko się pojawiają. Dlatego wielu instruktorów, czy tam dowódców, którzy realizują tą zaprawę, wiele osób pomija niestety ten aspekt rozgrzewki, tylko od razu jest ciśnięcie. No i niestety tak też bywa na szkołach oficerskich i na podoficerskich i w życiu tak już wojskowym, że nie ma czasu na tą rozgrzewkę. Trzeba przeprowadzić poranny rozruch fizyczny, pobiegać, a później wszystko na szybko i od razu na wiadomo śniadanie. I to jest ten pierwszy aspekt, moja propozycja rozgrzewki, którą warto stosować. Nie musi to być długa, oczywiście rozgrzewka, 5 minut wystarczy. I druga kwestia, założenia programu, o którym już mówiłem, był odzew z Waszej strony, że chcielibyście codziennie na krótkim live'ie się spotkać i na zasadzie porannego rozruchu fizycznego, czyli załóżmy 5:30, krótki live z mojej strony, i tylko udzielenie instruktażu do tej zaprawy, może to kogoś zmobilizuje, może ktoś zacznie gdzieś tam powoli zacząć biegać, a w jakiej to formie zrobimy, to jeszcze w drugiej części tego materiału właśnie założenia do tego zbudowania tego nawyku porannych ćwiczeń, porannego biegania, porannych jakichś tam zaprawy czy rozruchu fizycznego. Dobrze, także lecimy z pierwszym tematem, czyli z tą rozgrzewką. Wiadomo, że przy bieganiu najbardziej pracują tutaj nogi, kolana, więc tutaj trzeba się rozgrzać. Mówię, 5 minut tylko na to poświęcić i wystarczy później ten bieg sobie powoli zacząć od marszu, później marszobieg, jakiś trucht delikatny, żeby od razu się nie napalać i nie cisnąć, bo rzeczywiście gdzieś tam można sobie ponadrywać ścięgna, czy tam mięsień gdzieś tam sobie uszkodzić i wtedy jest problem, dosyć długa rekonwalescencja. A tak na dobrą sprawę zaczynamy sobie rozgrzewkę, możemy zacząć od dołu, czyli od kostek, przysiad lekki, żeby tutaj te mięśnie rozruszać po całej nocy, bo mówimy o porannym rozruchu fizycznym, także delikatne przysiady sobie porobić, wyprostować się, pochylić się tutaj jak najbardziej, kto może, delikatnie jeszcze nie przeciążać tych stawów, tych ścięgien i kolanka troszkę do środka, sobie rozruszać je na zewnątrz. Stopy później razem w prawą stronę, tak z 10 ruchów w jedną stronę, 10 ruchów w drugą stronę. Dzisiaj pogoda taktyczna, dlatego czapeczka tutaj troszkę na szyję, wiadomo, żeby się nie przeziębić, bo okres taki dosyć chorobowy. Bioderka, warto sobie też rozgrzać tutaj, rozruszać pachwiny w drugą stronę, wiadomo. Ja tutaj trochę skrótowo to pokażę. Jeżeli będziecie sami się rozgrzewać, to wiadomo, że możecie to trochę wydłużyć. Obręcz barkowa również, mimo że ręce mało pracują przy bieganiu, to również trzeba się rozgrzać. W drugą stronę to samo. Można spróbować jedna ręka do przodu, druga do tyłu, z powrotem. Stawy łokciowe. Tutaj też jest ważna sprawa. W drugą stronę troszkę nadgarstki. Tak jak mówię, robię to skrótowo, pokazuję, żeby ten materiał nie trwał za długo, bo to by było już troszkę bez sensu. Zrobić sobie lekki rozkrok i kolanka. Z jednego kolana na drugie. Spokojnie, tu przy okazji mamy rozciąganko. Po całej nocy to trzeba uważać. Popracować tymi kolanami trochę tutaj. Skręcić się w jedną stronę, trochę pogłębić. Pięta do góry, w drugą stronę to samo. Pięta do góry, można spróbować usiąść na tą nogę, jedną, na drugą, o, tak, i wykroki również z przysiadem na kolanko, tutaj sobie zrobić po
5 do 10 razy, nie więcej, zależy kto jaką tam ma sprawność fizyczną, bo to wiadomo, jeden nigdy nic nie ćwiczył, a dopiero chce zacząć, drugi gdzieś tam chce wrócić do formy, trzeci poprawić ten swoje jakieś tam wyniki, ktoś może mieć wiadomo lepszą tą kondycję, a właśnie ten materiał, który chcemy zrealizować przez miesiąc czasu, tak na dobrą sprawę jest po to, żeby albo ktoś wrócił do formy, albo może zaczął z powrotem biegać, albo może nigdy nie biegał, dlatego zrealizujemy to stopniowo i po kolei. I dla mnie rozgrzewka to też jest takie elementy walki wręcz, bo to angażując czy uderzenia, czy kopnięcia w powietrze, też można fajnie stawy rozruszać i nabrać tej ruchomości w stawach, nie? Także można sobie spokojnie zacząć od biegu bokserskiego. Tutaj już pracuję również staw skokowy, kolano, biodra, no i oczywiście ręce też rozgrzewamy. Tutaj nie trzeba zaciskać pięści, ręce luźno pracują sobie i sobie w lewo, w prawo troszkę dreptamy w miejscu. O! Jasne, i to jest to. Tutaj do tego biegu to wiadomo, bardzo ważne są te nogi, także trochę kopnięć, front kicka, raz jedna noga, raz druga, luźno, nie spinać się. Front kick, middle kick, kopnięcia okrężne, lewą, prawą nogą, wystarczy 10 razy na jedną nogę, 10 razy na drugą nogę. I to wszystko wtedy fajnie tutaj te bioderka zaczynają pracować. Wiadomo, jak ktoś jest, nie może kopnąć middle kicka, to śmiało może sobie tutaj kopać niżej na low kicka, na nogę. To jest, tutaj stawy pracują tak samo, luźno, nie szybko, skręcać się w biodrach. I tutaj chodzi też o to, żeby ta noga pracowała i wracała noga w kolanie, czyli pięta z powrotem wraca do tyłka. O, w ten sposób. Uderzenia, bach, bach, bach. Pracujemy. Bach, coś tam można. I to jest taka fajna rozgrzewka. Taka nietypowa, jakieś tam fikołeczki. Niekoniecznie mówię, niekoniecznie to musi być w takiej standardowej formie, tylko tak troszkę z elementami walki wręcz, bo tak jak powiedziałem, kopnięcia, uderzenia to bardzo rozgrzewa stawy, nie trzeba wtedy w taki, mówię, wojskowy, nietypowy sposób, gdzie te stawy kolana sobie rozgrzewamy poprzez delikatne, luźne kopnięcia, zwłaszcza z rana, tutaj to jest ważne, żeby się rozgrzać. Jeszcze też warto sobie stanąć na sam koniec w rozkroku i porobić obszerne krążenia w ten sposób, od jednej nogi do drugiej i troszkę te plecy rozgrzać, zwrócić uwagę na to, żeby tutaj maksymalnie się odchylić do tyłu. I na prostych nogach w kolanach, w drugą stronę to samo. O, delikatnie. I później na zmianę, na przykład jedna noga, druga. Tutaj sobie zwrócić uwagę na to, żeby nogi były proste w kolanach. Jeżeli ktoś nie może dotknąć tej stopy, tutaj nie może się nachylić, bo gdzieś tam mu się noga ugina, bo wiadomo, te ścięgna nie każdy ma gdzieś tam rozciągnięte. To delikatnie do kolana, raz jedna, raz druga, a kto może, no to wtedy dalej. A po nocy, wiadomo, jak ktoś stanie, to nie zawsze ta ruchomość stawów tych ścięgien jest taka, jakbyśmy chcieli, dopiero jest to rozgrzeweczka. No i po takiej krótkiej, 5-minutowej rozgrzeweczce, no nie jest to wielka filozofia zrobić taką rozgrzewkę samemu. Można przejść właśnie do biegu, tylko od razu, nie na maksa, tylko powolutku. Zwłaszcza jeżeli ktoś dopiero zaczyna, albo gdzieś tam chce wrócić do formy, do biegania, biegał, załóżmy tam 5 lat temu, później się troszkę pozmieniało w życiu, bo dzieci przyszły, jak są dzieci, to wiadomo, na wiele rzeczy już wtedy nie ma czasu. No to wtedy taka forma rozgrzeweczki. Dobra, nie będę przedłużał, jeżeli chodzi o tą rozgrzewkę i przejdźmy teraz może do szczegółów tego planu treningowego, gdzie ktoś ewentualnie chce przez 20 dni, cały miesiąc nabrać nawyku do porannych ćwiczeń, jeszcze wstać sobie rano przed pracą, jeżeli ktoś da radę, bo większość oczywiście do pracy, do roboty ma na godzinę 7, także warto, załóżmy, wstać te pół godziny wcześniej
i zrealizować sobie takie delikatne poranne ćwiczenia. To wiadomo, to nie jest jakiś nie wiadomo co, tylko po prostu, żeby fajnie dzień zacząć i dotlenić trochę organizm, nie to, żeby się zmęczyć, bo później, znaczy zmęczyć się tak, ale nie aż tak, jak załóżmy godzinny, to nie jest godzinny trening popołudniowy, który można sobie gdzieś tam realizować, czy na siłowni, czy w klubie fitness, czy w klubie jakimś tam sportu walki. Dobra, jedziemy z tymi założeniami, które przygotowałem. Kilka założeń tego programu. Spróbujemy to zrobić wspólnie przez miesiąc czasu. Może ktoś z rana będzie miał jakieś pytania do mnie, to oczywiście na live 2 minutki na jakieś tam pytania odpowiem. Później 2 minutki tego takiego instruktażu do tej zaprawy, do tych ćwiczeń porannych. No i później po tym instruktażu jeszcze 2 minutki oczywiście też odpowiem na jakieś pytania na koniec. I tak na dobrą sprawę ten live poranny maksymalnie 5-6 minut będzie trwał, żeby nie przedłużać, bo tu nie o to chodzi. I co ma na celu tak na dobrą sprawę te ćwiczenia? Zalety są takie, że z rana jest taki dopływ endorfin, taki dopływ tego powera, także na pewno lepiej człowiek się czuje, później ma więcej chęci do pracy. Już nie jesteś taki zaspany, ospały, pobudzasz się z rana, lepiej się czujesz, no i powoli stajesz się sprawniejszy. Założenia tego planu na 20 dni, 21, możemy zrobić wyzwanie 21, tak zwane popularne 20, ta cyfra popularna, to wyzwanie 21, ale założenia będą takie, że ćwiczymy tylko od poniedziałku do piątku, żeby gdzieś tam, jak ktoś chce oczywiście w piątek zabalować, żeby z rana się w sobotę nie zrywać, nie? Tylko sobie poranny rozruch realizujemy, tak jak w wojsku, od poniedziałku do piątku. Proponuję godzinę 5:45 spotykamy się na live, czyli załóżmy 5:30 można sobie nastawić budzik, żeby wstać. 5:45 spotykamy się na live, 5 minut, 2 minuty wiadomo wcześniej, kto tam chce zadać jakieś ewentualnie pytanie, niekoniecznie związane z rozruchem fizycznym, tylko ewentualnie jakieś z wojskiem, no to sobie już zada. Później 2 minuty instruktażu i 2 minuty później jeszcze ewentualnie jakichś pytań i lecimy z koksem. Także tutaj zaczynamy 5:50 z poranną tą zaprawą lecimy. I plan zaplanowałem, to rozpisałem na 21 dni, czyli na miesiąc plus jeden dzień bez weekendów. I będzie to wyglądało w ten sposób, że stworzę zamkniętą grupę na Facebooku, kto chce uczestniczyć w tej zaprawie i wspólnie tutaj gdzieś tam motywować się do tego, żeby te 21 dni rano wstać wcześniej i poćwiczyć, no to napiszcie maila do mnie, link, znaczy adres mailowy mój jest w opisie pod tym filmem. Napiszcie, że macie ochotę, wtedy podam linka do zamkniętej grupy na Facebooku i tam utworzymy taką małą zamkniętą grupę na Facebooku, gdzie będziemy mogli sobie wymieniać się też doświadczeniami i tym, jak komu idzie i czy fajnie się rano wstaje, nie? Zaczynamy przede wszystkim od poniedziałku, od 9 stycznia 2023 roku. Ćwiczymy bez względu na warunki atmosferyczne, czyli jeżeli pada deszcz, tak jak teraz jest, tak mrzawka delikatna, też jak najbardziej można poćwiczyć, nie robi to kompletnie żadnego problemu. Jeżeli jest mróz, też nie ma problemu. Nie ćwiczymy tylko wtedy, gdzie jest jakieś zagrożenie zdrowia, typu jakieś mocne oblodzenie albo jakieś wichura, gdzie gałęzie spadają na głowę. Wtedy to sobie odpuszczamy. I tak jak mówiłem, ćwiczenia zaczynamy od krótkiego live'a, 5:45 jest instruktor, czyli 2 minuty wcześniej jestem na live'ie. Jak ktoś chce zadać jakieś pytanie, to oczywiście odpowiem. Później 2 minuty krótkiego instruktażu, bo ja nie będę pokazywał teraz za każdym razem na live'ie, jak się robi rozruch fizyczny, jak się biega, bo to jest bez sensu. To nie o to mi chodzi. Tylko krótki instruktaż, jest plan wykonany, zaczynamy od powolutku, małymi kroczkami i celem tego wyzwania 21 jest to, żeby po całym miesiącu takich małych kroczków w trzecim miesiącu sobie spokojnie wykonać marszobieg na dystansie załóżmy 3 km i zmieścić się w czasie razem z rozgrzewką i jakimś tam stretchingiem po biegu zmieścić się w czasie 25 minut, czyli jak zaczniecie 5:50 ten rozruch, to 5 wróć. Tak, 5:50 zaczynamy i to wtedy 6:15 jesteście po rozruchu, szybki prysznic i na 7 do roboty można cisnąć, nie?
Można wtedy lecieć na 7 do roboty. I teraz tak, krótka rozgrzewka, to wiadomo, tak jak pokazałem, może ktoś się wzorować na tym, a jeżeli ktoś ma swój pomysł na rozgrzewkę, to oczywiście się rozgrzewa, a później ja mówię, w jaki sposób realizujemy ten marszobieg, ten bieg powolny. Na początku oczywiście proste, niewymagające ćwiczenia. Na początku ten czas, który musicie poświęcić na ten poranny rozruch fizyczny, to jest maksymalnie 5 minut, czyli rozgrzewka i wbicie sobie do głowy, uświadomienie sobie tego, że rano wstaję i rano chcę działać, rano chcę biegać i nabranie tego nawyku. Nie napalamy się, żeby od razu biegniemy 20 minut, 25 czy tam pół godziny ćwiczeń i później wiadomo, jak to jest w praktyce, że chęci spadają. Na początku jest euforia, jest werwa do tego, żeby ćwiczyć. A po 5, załóżmy, dniach już się nie chce. Dlatego nie o to chodzi, żeby tutaj od razu ćwiczyć. Nie wiadomo, jak nabierać tej kondycji i nie wiadomo, jakie sobie zadania stawiać. Tylko małymi kroczkami, metodą Kaizen. Przyzwyczaić organizm do porannego wstawania przede wszystkim i powolutku do wykonywania jakichś tam ćwiczeń, a na samym końcu już zobaczymy, czy nam się uda pokonać dystans 3 km, bo taki jest dystans w wojsku, na takie dystanse się biega, żeby zaliczyć WF. Celem oczywiście jest poprawa sprawności fizycznej, kondycji, zdrowia i nabranie przede wszystkim tego nawyku. O, przede wszystkim ćwiczymy z zegarkiem, ze stoperem, żeby każdy sobie zmierzył czas i ile ćwiczy. Także to jest ważne. Na początku, w pierwszym dniu, tak jak powiedziałem, maksymalnie 5 minut. W 21 dzień nie więcej, maksymalnie ta zaprawa fizyczna, poranny rozruch nie więcej jak 25 minut. Także tak jak już powiedziałem, maksymalnie o 6:15 kończymy. Tak, żeby można spokojnie sobie udać się do pracy. I myślę, że to wszystko, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego i jeżeli chcecie przystąpić do tego wyzwania, gdzie rano krótki instruktor, krótkie spotkanie wspólne na YouTubie, na live'ie. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z siecią. Krótki instruktor, krótkie spotkanie i ciśniemy 6:15, koniec. Tematu najpóźniej. Oczywiście w pierwszym dniu to 5 minut, nie więcej, sama rozgrzeweczka i do pracy, nie? Także sobie trzeba wycyrklować ten czas, a na koniec to już te 25 minut ciśniemy. I tak jak mówię, jeżeli ktoś jest chętny napisać do mnie maila, że jesteś chętny, dam link do zamkniętej grupy na Facebooku i wtedy w jakiejś tam, nie wiem, czy mniejsza będzie grupka, czy większa grupka. Tutaj zobaczymy, kto dotrwa do końca, kto przetrwa ten miesiąc czasu, 21 dni od poniedziałku do piątku. I tak jak już wspominałem, zaczynamy od 9 stycznia, od poniedziałku. Dzisiaj mamy czwartek, jutro święto, długi weekend. Można się mentalnie przygotować, znaczy nie trzeba się przygotowywać, bo to tak jak powiedziałem, nie będą jakieś wielkie wymagające ćwiczenia katorżnicze, które mają człowieka gdzieś tam zamęczyć, tylko powolutku zaczynamy po to, żeby się na początku nie zmęczyć, tylko przyzwyczaić stopniowo organizm do tego, żeby wejść w ten tryb bezproblemowo, a nie tak jak w wojsku, zwalą cię z wyra i ciśniesz, kapral ciebie goni, a jakiś tam inny żołnierz zawodowy z przysłowiowym, wirtualnym batem cię leje, żebyś nadążył. No tam jest inna motywacja, tutaj można sobie zrobić spokojnie, po swojemu, delikatnie. Dobra, koniec tego gadania już dzisiaj. Mam nadzieję, że będą chętni do przystąpienia do tego programu. Jeżeli tak, tak jak już powiedziałem, piszcie w mailu. A na dzisiaj to koniec. Dajcie łapę w górę, napiszcie jakiś komentarz taktyczny i subskrybujcie. Także dzięki, cześć i czołem.